Witam serdecznie, Bartosz Wierzbicki. W dzisiejszym wydaniu Informacji z Płocka. Zaproszenie na tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podsumowanie małego ZUS-u, a na koniec 9. turniej Płock Cup. Już w najbliższą niedzielę finał 27. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zabawę i zbiórkę pieniędzy rozpoczynamy jednak już wcześniej. 13 stycznia po raz 27 zagra najbardziej znana w Polsce orkiestra. Mowa oczywiście o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla najmłodszych. Zbierane środki przekazane zostaną na sprzęt dla specjalistycznych placówek dla dzieci. Gramy dla dzieci małych i gramy bez focha, także z uśmiechem, z radością, entuzjazmem. Tak jak właściwie co roku chcemy, by ten finał był przede wszystkim czasem ludzi uśmiechniętych, ludzi, którzy chcą dzielić się z najbardziej potrzebującymi, bo rzeczywiście dzielimy się z tymi, którzy najmłodszymi, którzy potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. Wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy będzie można w Płocku już w piątek podczas gali karnawałowej Płockiej Orkiestry Symfonicznej. W sobotę 12 stycznia kwestowanie będzie trwało zaś w płockich galeriach handlowych. Po raz pierwszy w historii WOŚP-u dostępny będzie także terminal do płatności kartą. Okazji, by pomóc, będzie zresztą więcej. Na terenie całego miasta będą odbywać się bowiem wydarzenia towarzyszące WOŚP 2019. Wielki finał zaplanowano w Orlen Arenie w niedzielę 13 stycznia. Od godziny 12 zaplanowane są również pokazy, wszelkiego rodzaju występy grup teatralnych, tanecznych, m.in. Dreamlike, Lala Dance, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zespół Impact, Impresja oraz wielu wokalistów. Wokaliści z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Gwiazdy Wieczoru, dwie to Michał Szczygieł i Four Dreamers. O godzinie 20 odbędzie się zaś pokaz laserowy Światełko do Nieba. Cały czas trwają także aukcje internetowe WOŚP. Wygrać można m.in. lot widowiskowy nad Płockiem w towarzystwie prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Ponad 18 tysięcy chętnych to efekt tak zwanego małego ZUS-u. Zniżki, którą dla przedsiębiorców przygotowano w tym roku. Termin składania wniosków minął 8 stycznia. Najwięcej z nich wpłynęło zaś z Mazowsza. Ponad 1/8 wszystkich zgłoszeń do małego ZUS pochodzi z województwa mazowieckiego. Tylko w Płocku odnotowano prawie 3 tysiące takich zgłoszeń, a w całej Polsce grubo ponad 120 tysięcy. 8 stycznia minął termin na zgłoszenia się przedsiębiorców do nowej ulgi małego ZUS-u. Okazuje się, że ponad 1/8 zgłoszeń pochodzi właśnie z województwa mazowieckiego. Zgłosiło się tutaj 18,5 tysiąca przedsiębiorców, w całym kraju 127,5 tysiąca. Najwięcej oczywiście w Warszawie, przyległych miejscowościach, to jest ponad 12 tysięcy. Płocki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął prawie 3 tysiące zgłoszeń, Radomski Oddział prawie 2 tysiące, Siedlecki Oddział ponad 1,5 tysiąca zgłoszeń. Przypomnijmy, mały ZUS to już trzecia ulga dla przedsiębiorców. Pozostałe to ulga na start i tak zwana preferencyjna podstawa opłacania składek. Mały ZUS dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, nie korzystających ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT i nie rozliczających się w formie karty podatkowej. To już 9. edycja popularnej imprezy sportowej. Na hali Płockiej 70 rozegrano kolejną odsłonę Płock Cup. Na hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych, a więc na popularnej 70, rozegrano 9. edycję turnieju Płock Cup. Wzięło w nim udział 20 zespołów z całej Polski, Białegostoku, Łodzi, Warszawy, Rypina, Gostynina czy Płocka. Na hali w 70 spotkaliśmy się na 9. edycji Płock Cup. Bardzo fajny turniej, cieszymy się bardzo. Kolejne nowe ekipy, które do nas przyjechały, 20 zespołów z całej Polski. Wyjątkowo w tym roku nie było zespołów z zagranicy, ale są inne zespoły z Polski, które na pewno podniosły nam poziom piłkarski bardzo mocno, bardzo wysoko. Na pewno wszyscy czekają na występ Dentim Klinim Katowice, czy im się uda obronić tytuł mistrzowski. Jak na do tej aktualnie awansowali do gier półfinałowych, nie będziemy czekali, czy im się uda obronić jako pierwszemu zespołowi tytuł na Płocku. Niewątpliwą atrakcją dla wszystkich drużyn była wizyta Szymona Marciniaka, sędziego klasy międzynarodowej, który brał udział m.in. w Mistrzostwach Świata. Chwalił on turniej, który rozrasta się z roku na rok coraz bardziej. Fajnie, że tak turniej się rozrasta. Mamy pewną niespodziankę za rok, bo to będzie jubileusz 10. Płock Cup.
ale to wszystko w swoim czasie. Tak jak sędziów się nie chwali przed ostatnim gwizdkiem, tak jeszcze nie będziemy chwalili turnieju, bo zostało kilka meczów, tych najważniejszych. Ale fajnie cieszy to, że trybuny się zapełniają, za chwileczkę ta najważniejsza faza finałowa. Także mamy nadzieję, że będzie się działo. Zwycięzcą 9. Płock Cup został zespół Eko Energa, który w finale pokonał ekipę Floriana Warszawa 2-1. Już teraz zapraszamy na kolejną 10. jubileuszową edycję imprezy. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.